raz 13 rozbrzmiewał muzyką ludową. 5 sierpnia odbył się tam 13 powiatowy przegląd zespołów folklorystycznych i solistów. Wzięło w nim udział 425 artystów z terenu powiatu kieleckiego. Deszcz tylko przez kilkanaście minut towarzyszył uczestnikom imprezy. Przegląd otwierali wicestarosta kielecki Zenon Janus i przewodniczący Rady Powiatu Józef Szczepańczyk. Chmielnik zawsze był dla nas przyjazny. Myślę, że chmury szybko się rozwieją i atmosfera taka jak zawsze była przez te 12 przeglądów, również 13 przegląd będzie dominował piękną pogodą i wspaniałą zabawą. Chciałem powiedzieć, że chyba nam się udzielił Londyn, bo tam sportowcy biją rekordy olimpijskie, rekordy świata. My dziś na 13 przeglądzie powiatowym pobiliśmy rekord uczestników. Mimo iż ta 13 czasem bywa taka nie zawsze przynosząca wiele dobrego, to tym razem się okaże, iż 13 przegląd będzie wygranym i dla wszystkich zakończy się sukcesem. I tych sukcesów wszystkim zespołom, wszystkim solistom życzę. Na jakby się tam komuś coś nie powiodło, to zawsze można się wytłumaczyć, że przecież to był 13 przegląd. A ponieważ każda większa uroczystość, impreza rozpoczyna się jakimś hymnem, my mamy świętokrzyskim jeden hymn, Da moja łysico. Ja proponuję, żebyśmy może wszyscy go spróbowali zaśpiewać. Spróbujemy? Spróbujemy? Dobrze, ja zacznę, ale nie gwarantuję, że państwo tu wszyscy zostaniecie, jak ja zacznę. A więc 3, 4. Da moja łysico, moja. Spotkanie w Chmielniku było okazją do wręczenia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2011 roku. Nagrodę główną otrzymał chór Sabaton z Bielin. Taki charakterystyczny jest skład naszego chóru. Wiekowo to jest tak od 14 do 50 lat. Przy czym tych młodszych jest dużo więcej, od gimnazjalistów przez licealistów, poprzez studentów. No i mniej więcej 1/3 to jest nauczycieli, a że sezon wakacyjny akurat, więc nie mamy właściwie przedstawicieli na miejscu, wszystko się rozjechało na wakacje. I może nawiązując do tego składu naszego zespołu, który jest młodym zespołem, bo istnieje dopiero 4. rok de facto, nawiązując do tego składu, powiem, że to jest chyba naszym największym sukcesem, przynajmniej moim, ja jestem jednym z założycieli tego chóru. Ale wielką radością jest to, że większość naszego chóru to są ludzie młodzi. Wyróżnienie przyznano zespołowi pieśni i tańca Bęczkowianie. W kategorii dziecięcej główną nagrodę przyznano zespołowi tanecznemu Kryształki. Dostrzeżono także działalność artystyczną dwóch młodych dziewcząt, Marty Brzozy i Julii Piątek. W kategorii osób indywidualnych kapituła postanowiła przyznać główną nagrodę dla Marianny Jasińskiej z Chmielnika za wkład w rozwój amatorskiego ruchu plastycznego. Wyróżnienie otrzymał młody pisarz Paweł Rejdak za promocję literatury i rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. Jeżeli chodzi o moje książki, to są przede wszystkim zbiory opowiadań, a także i powieści, które oscylują wkoło szeroko rozumianej fantastyki. Od maleńkości pisałem do szuflady, ale pierwsza publikacja to zbiór opowiadań z gatunku szeroko rozumianej fantastyki, w zasadzie gatunku classic fantasy i high fantasy, pojawiło się w 2009 roku. Wtedy opublikowałem Oko Węża. To była moja pierwsza debiutancka publikacja. W chwili obecnej opublikowałem 3 książki i przygotowuję się do wydania 4. Laureatom gratulowali także członek zarządu powiatu Michał Godowski, Marek Kwiecień, zastępca dyrektora powiatowego zarządu dróg oraz Beata Oczkowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 43 wykonawców, 25 zespołów śpiewaczych, 13 solistów, 2 zespoły pieśni i tańca oraz 3 zespoły dziecięco-młodzieżowe. Ponad 400 artystów dzisiaj na scenie w Chmielniku. To świadczy o tym, że w powiecie kieleckim folklor nie zanika, a wręcz przeciwnie.
coraz więcej osób ten folklor, te nasze tradycje, nasze obyczaje w powiecie kieleckim kultywuje. Coraz więcej osób chce uczestniczyć w tym przekazywaniu naszych pięknych tradycji, także to tylko może cieszyć. Ten festiwal tutaj w Chmielniku rzeczywiście nabrał już bardzo ogromnego wymiaru. Laureatami 13. Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów zostali w kategorii zespołów pieśni i tańca Wincentowianie i Leśnianie, w kategorii zespołów śpiewaczych Gminny Zespół Pieśni Ludowej MGOK Daleszyce, Nidzianecki i Chełmowianki. Wyróżnienia zdobyły zespół śpiewaczy Źródło Sanicy i Drochowianki. Wśród solistów nagrodzono Jana Szweda, Cecylię Korban i Lucynę Lipczyńską. Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika przeglądu otrzymała Wiktoria Michta. Organizatorami 13. przeglądu w Chmielniku byli Starostwo Powiatowe w Kielcach, Chmielnickie Centrum Kultury oraz Śladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyki i Turystyki Dolina Sanicy. Na piecu orał zytosio, mama płakała, chłop się śmiał. Oj, nie płacz, kobito, przecież bierzemy to zyto. Oj, nie płacz, kobito, przecież bierzemy to zyto. Córa, uj, stóp źródełko, kryształowe bije i semrząc jodełką strumykiem się wije. Zazy jest rozkosy.